Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, witam Państwa, witam naszego gościa. Były minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł na Sejm Marek Sawicki, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Europejscy Demokraci i Konserwatyści Marka Biernackiego. I mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem. Witam pana ministra, witam państwa. Witam pana, witam państwa również. Od godziny 15 trwa specjalnie zwołane przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego spotkanie, rzecz jasna, premiera z liderami opozycji. Kto reprezentuje PSL i jakie macie oczekiwania po tym spotkaniu? Z tego co wiem, prawdopodobnie Władysław Kosiniak-Kamysz i Władysław Teofil Bartoszewski, bo on zajmuje się polityką zagraniczną w Polskim Stronnictwie Ludowym. Natomiast to spotkanie jest potrzebne, bo w mojej ocenie sytuacja, z jaką mamy do czynienia nie na granicy polsko-białoruskiej czy unijno-białoruskiej, ale przede wszystkim w relacjach z Rosją, Rosji z Ukrainą, to jest duże zagrożenie geopolityczne, bo przypomnę, że w mojej ocenie to nie kto inny, ale prezydent Stanów Zjednoczonych dogadał się z Putinem i dziś strefa wpływów Rosji, budowa trzeciego imperium rosyjskiego jest w trakcie, natomiast jak daleko Rosja się posunie i w jakim czasie, trudno powiedzieć, więc dobrze, że pan premier informuje o tym opozycję, natomiast tu przede wszystkim potrzebne są zdecydowane działania w obrębie NATO, które oczywiście wcale nie musi reagować, bo Ukraina członkiem NATO nie jest, ale przede wszystkim NATO, które na wschodniej flance bezpośrednio graniczy z konfliktem, który trwa już ponad 7 lat, musi być przygotowane na różne warianty. Pytanie tylko, czy jest przygotowane? Panie redaktorze, chciałbym wiedzieć, że jest, natomiast mnie niepokoi sytuacja ta, o której mówię na początku. W mojej ocenie Joe Biden dogadał się z Władimirem Putinem i tu w tej chwili dla Bidena ważniejsze są relacje oceaniczne, transazjatyckie, natomiast kwestie związane z Europą, on raczej uważa, że Europa w tych warunkach powinna sobie z problemami radzić sama. Poza tym nie jest żadną tajemnicą, że Ameryka ustawi się bardziej w konflikcie i w konfrontacji do Chin. I tu w tym konflikcie, w tej konfrontacji oczywiście Rosja będzie Ameryce potrzebna, więc tu widać wyraźnie, że ta geopolityka się zmienia i tym bardziej... Panie ministrze, to ja się muszę wtrącić, ale chce mi pan powiedzieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa nuklearnego, do tego wszystkiego potęgi gospodarczej, jest na tyle naiwny, że spodziewa się, że Putin stanie przeciwko Chinom? Panie redaktorze, nie wiem, czego spodziewa się Joe Biden, natomiast ja wiem jedno, że w 2014 roku Ukraina została zdradzona przez mocarstwa światowe, bo przypomnę, że rozbrojenie nuklearne Ukrainy gwarantowało jest jej integralność terytorialną. Jakoś dziwne, po aneksji Krymu ani Stany Zjednoczone, ani Francja, ani Wielka Brytania, nikt w obronie Ukrainy nie stanął. A więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że gdzieś gra rozgrywa się zupełnie na innych poziomach i widać wyraźnie, że Ukraina już została, padła ofiarą tych rozgrywek, natomiast jak daleko nie wiem, to wszystko rzeczywiście rozgrywa się na wielkich geopolitycznych mapach i tutaj z pewnością Trójkąt Weimarski, w którym wcześniej byliśmy aktywni, NATO, Stany Zjednoczone, z pewnością sytuacja Australii i konfliktu, można powiedzieć, francusko-amerykańskiego na tamtym obszarze też ma jakieś znaczenie, a więc tu przesuwają się pewne geopolityczne akcenty, które warto analizować i warto się nad tym zastanawiać. Panie ministrze, ale dziwnym trafem z kim jak z kim, ale z panem można na wszystkie tematy porozmawiać, ale na tematy szczególnie związane z rolnictwem przede wszystkim, ze względu na to, że pan tym ministrem był. Ukraina jakoś dziwnym trafem nie ma już propozycji dołączenia do Unii Europejskiej. Jakoś ta mapa drogowa dla Ukrainy przestała obowiązywać. A swoją drogą gdzieś tam z tyłu głowy mam, że takie potęgi rolnicze jak Francja, czy na przykład Holandia, nie dopuszczą nigdy do tego, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Otóż, panie redaktorze, to nie o to chodzi. Na Ukrainie ogromne inwestycje poczynili także Chińczycy. I to doskonale zauważyły Stany Zjednoczone. I to Stany Zjednoczone, żeby nie dopuścić do silnej ekspansji chińskiej właśnie w środku Europy, właśnie poprzez Ukrainę, właśnie poprzez rolnictwo ukraińskie i produkcję żywności na potrzeby Europy i świata,
prawdopodobnie zdecydowały się na daleko idącą współpracę z Rosją w tym zakresie, żeby rzeczywiście wypchnąć Chińczyków z Ukrainy, bo na Ukrainie też ogromne inwestycje w rolnictwie mają i Holandia, i Francja, i Niemcy, więc być może tu chodzi o to, żeby Ukraina była dalej eksploatowana jako kraj o dużym potencjale produkcyjnym w rolnictwie, o bardzo dobrych glebach, ale niekoniecznie, żeby była współuczestnikiem, beneficjentem współpracy w ramach Unii Europejskiej. Brzmi to przerażająco niestety. W tak zwanym międzyczasie... Przerażająco, ale, no, ale ja prawdziwie. Tak, dziękuję, panie redaktorze, bo takie są oczywiste oczywistości. No, ja pamiętam jeszcze w roku 2008-2009, jak bardzo mocno firmy holenderskie, firmy duńskie, firmy niemieckie inwestowały w dzierżawy, w sprzęt, w produkcję na Ukrainie. Mniej inwestowano w przetwórstwo, ale bardzo mocno inwestowano w bezpośrednio produkcję rolną i potencjał produkcyjny Ukrainy jest przeogromny, więc jeśli w tej chwili doszłoby do inwazji rosyjskiej i odcięcia, nie wiem, 1/3 połowy Ukrainy wschodniej od współdziałania czy współpracy ścisłej z Unią Europejską, to z pewnością państwom europejskim da dużo do myślenia i także kwestie energetyczne, a więc z drugiej strony Nord Stream 2, relacje Rosja-Niemcy będą tutaj decydowały. I dziękuję za to, że przywołał pan drugi wątek, który chciałem poruszyć. To jest właśnie kwestia Nord Stream 2. Ale bowiem w tak zwanym międzyczasie Niemcy piszą do amerykańskiego kongresu, żeby ten, broń Boże, nie nakładał żadnych sankcji na Nord Stream 2. Nie wiem, bo to wszystko zaczyna być jakoś niepokojące. Najpierw Stany Zjednoczone nie zrobiły wiele, żeby całkowicie zablokować budowę tego rurociągu. Niemcy realizowały ten projekt jako rzekomo niepolityczny, tylko gospodarczy i wiele firm europejskich w tym także brało udział. W momencie, kiedy dochodzi do oddania tego kanału, tej rury do użytku, mamy sytuację, w której jest zagrożenie odbioru technicznego, bo część Nord Stream 2 nie należy do firm europejskich, tylko do rosyjskich. Więc to wszystko wygląda dla mnie tylko na jakąś wielką grę, bliżej nieokreśloną, bliżej nie pasującą, ale jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie w tle jest Ukraina i relacje rosyjsko-ukraińskie, rosyjsko-niemieckie, rosyjsko-europejskie i tak jak powiedziałem. Panie ministrze, ja to pytanie zadaję już od kilku dni, bo też nad losem Ukrainy się pochylam od tych kilku dni. I to pytanie nie jest pytaniem banalnym, trywialnym w żaden sposób. Jak pan sądzi, co z tego wszystkiego wyniknie? Panie redaktorze, w mojej ocenie pytanie, czy Imperium Rosyjskie zostanie odbudowane na poziomie dzisiaj Wielka Rosja, Białoruś, połowa Ukrainy, 1/3 Ukrainy, czy za 10 lat cała Ukraina. Oczywiście Kazachstan i tamte państwa tak zwane WNP, one są nadal pod ścisłym wpływem Putina i Rosji. No to ja od razu przypomnę naszym radiosłuchaczom, WNP to Wspólnota Niepodległych Państw. Tak. I tu trzeba jasno sobie powiedzieć, że celem Putina widać wyraźnie od co najmniej 4-5 lat jest odbudowa trzeciego Imperium Rosyjskiego. Po Imperium Romanowych, po Imperium Sowieckim ma być Imperium Putina i on chce odejść, że tak powiem, do historii jako ten, który odbudował trzecią wielką Rosję. Tylko pytanie, czy to jest w interesie dzisiaj Niemców, Niemiec, Europy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. No te rozmowy Wielkiej Brytanii z Polską to nie wystarczy. Mhm. Tam specjalne jednostki Brytyjczycy wysłali. No tak, tylko panie redaktorze, jest pytanie, czy rzeczywiście, jeśli Brytyjczycy wysyłają na Ukrainę specjalne jednostki, jeśli mamy sytuację, w której NATO, Stoltenberg ostrzega Rosję, ale z drugiej strony mamy również informację, że Ameryka nie zaangażuje się w bezpośrednie działania. No to pytanie, kto się zaangażuje, kto tam wejdzie? Nie sądzę, żeby wojska NATO operowały na Ukrainie, natomiast jakie wsparcie dostanie Ukraina, bo chociażby dzisiejsze porównania w codziennej prasie potencjału militarnego Ukrainy i Rosji, no są dla Ukrainy rzeczywiście porażające i tam praktycznie żadnego potencjału na dłuższą obronę nie ma, no i to sobie jasno trzeba powiedzieć. Natomiast chcę wyraźnie też podkreślić, że jeszcze raz,
Ukraina przez mocarstwa światowe została zdradzona, bo integralność Ukrainy była gwarantowana w momencie rozbrojenia nuklearnego. Chciała sobie Europa i chciał sobie świat kupić spokój między Rosją a Ukrainą, kupił, ale nie zapłacił Ukrainie za to, co Ukrainie obiecał. Panie ministrze, to z ciekawości już na koniec. A to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, to jest zasłona dymna? W mojej ocenie to było wielkie przygotowanie przez Putina, gdzie już pierwszy gest był zrobiony, pierwszy ruch jeszcze w roku 2015 na granicy z Finlandią, z Norwegią. Tam pewne elementy Putin przetestował, nie do końca mu to wyszło. Tutaj zrobili nieco większe natężenie i pokazali, że możemy oddziaływać na Europę na całym obszarze granicy, można powiedzieć, aż gdzieś tam od Norwegii poprzez Ukrainę, aż na Bałkany. W związku z tym uważajcie, zostawcie nasze strefy wpływów i nasze interesy wielkorosyjskie, a my nie będziemy was nękać i przeszkadzać wam na terenie waszych obszarów granicznych. Bardzo dziękuję. Były minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.